Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książki Claire Legrand Ekstazja. Ekstazja to opowieść o młodej dziewczynie, która jest przygotowywana do niezwykłego obrządku. Ma zostać świętą, bo w miejscowości, w której mieszka na nabrzeżu, dzieją się dziwne rzeczy. Umierają ludzie i zachowanie, poświęcenie świętych ma uratować miejscowość, wioskę przed złem, do którego przyczyniły się zbuntowane kobiety. Te zbuntowane kobiety przed wiekami, czy nawet tylko latami, doprowadziły do upadku i pojawienia się w okolicy diabła. No i właśnie tylko takie poświęcenie się świętych może wybawić najbliższe otoczenia od tego zła. Czytając tę książkę, cały czas mamy wrażenie, że czytamy opowieść o sekcie, która ma jakieś dziwne podejście i wyobrażenie na temat istnienia świata i na temat tego, w jaki sposób działa dobro i zło. W imię walki o dobro są w stanie czynić zło. Kamieniują, skazują na śmierć, więżą, publicznie znęcają się. Kobiety są tutaj poddawane różnorodnym, licznym torturom, a te już zaczynają się w dzieciństwie, kiedy one są odcinane od możliwości edukacji. To właśnie to odbieranie im możliwości edukacji sprawia, że nie wiedzą, w jaki sposób mogą się bronić. Nie wiedzą, że mają prawo bronić się i przede wszystkim nie wiedzą, że mogą żyć inaczej. Bohaterka jest tutaj właśnie taką zmanipulowaną dziewczyną, której matka kiedyś tam przed latami była skazana. I z tego powodu rodzina zyskała status tych gorszych, mimo że ojciec był jakimś tam wysoko postawionym kapłanem. I właśnie to pozycja ojca ratuje przed całkowitym unicestwieniem i odebraniem wszelkich szans rodzinie. Dzięki temu ma ona szansę na przejście obrzędu próby powołania na święto. No i jest jedną z tych dziewczyn, którym się udaje. Jest niesamowicie dumna z tego. Szybko jednak odkryje, że jeszcze istnieje coś innego, że poza tymi wartościami, którymi kieruje się społeczność, jest jakaś moc, siła, która potrafi wyzwolić kobiety, uwolnić je od tych ciemiężących kajdan. Polecam i do zobaczenia.